Ja jestem normalista, więc ja znam też te, jak się mówi, realia, że wielu uczonych francuskich czy powiedzmy włoskich to byli wysokie klasy, powiedzmy profesorowie, którzy mają po prostu jakby autorytet. I oprowadzanie tych ludzi było naprawdę przyjemne. Oni rozumieli dokładnie naszą sytuację, bo to jest też ważne. Ludzie myśleli, że wszyscy my jesteśmy komunistami i jesteśmy jakby żołnierze wojsku reżimu. Nie rozumieli, że po prostu to jest jakby dla nas jakby zewnętrzna farsa, komedia, która nie istnieje w ogóle w rzeczywistości. I w rozmowach to wszystko wychodziło, bo ci ludzie byli otwarci, inteligentni, ciekawi byli po prostu. A najważniejsze było, że znałem tych autorów, no, powiedzmy pisarzy, czy podręczniki do literatury francuskiej, co jest średniowieczem wtedy, to oprowadzanie tych ludzi, co ja znałem, co oni byli naprawdę, jak to mówili, promowali swoich doktorantów. Oni byli znani wszędzie, przyjeżdżali do instytutu i oni byli jakby w innym świecie. I to ja miałem zaszczyt z nim rozmawiać i przeprowadzić taki dialog o historii, o kulturze, wiesz, i odkręcić im w głowie taką ścieżkę, co propaganda mówiła, wiesz. To poznałem ciekawych ludzi. Oni na przykład przysłali mi profesor Reale, taki historyk, filozof starożytności, to nawet mi przydał książkę o Platonie. Potem, bo to jest ważne, on robi odkrycia, wiesz, do tych rzeczy. A jeszcze było tak, że on odkrył coś, wiesz. A potem ja poszedłem do profesora, który tym zajmuje tutaj w naszym Instytucie Filozofii, czy on o tym słyszał. On oczywiście słyszał, ale tego nie uznaje. Po prostu u nas jest tak jakby przepaść między tym, co się robi. W tym okresie to było straszne, bo taka była, jak powiedzieć, no, rozpoznawanie terytorium. Jakby, a dla nich Polska była też wyspą na Księżycu, rozumiesz mnie? A oni dla nas też byli jakby przepaścią, ale ja znałem dobrze Francję, więc dla mnie to nie było przepaścią, to było ciekawe nawet, bo ja jako, musiałem reprezentować naszą kulturę i po prostu nasz instytut i to trzeba zrobić taktownie, z dwóch stron była ciekawość, rozumiesz mnie? Bo nie mówię o zwykłym turyście, który nic nie rozumie, ale ci profesorowie to byli genialni, bo oni wszystko widzieli, wiesz? Jak ktoś uczy się, wykłada we Francji przez lat 20, już, bo często byli to ludzie starsi, wiesz, mieli więcej czasu na takie podróże czy wykłady gościnne, to oni byli super ludźmi, bo rozumieli naszą sytuację i ja rozumiałem ich sytuację. To było fajne. A tych ludzi było ogromnie, pisarze, a wiesz, tak, to była najważniejsza część, najbardziej przyjemna praca. Bo masz ludzi, którzy mam, powiedzmy, jakby dorobek, którzy są, no, wyjątkami wśród tłumów. Najważniejsze, że ci ludzie z zagranicy, z zachodu, to mieli wyobrażenie o komunizmie takie jakby, jak... Bo jeszcze oprócz tego, że ja oprowadzałem, nie, to jeszcze często ludzie, co mają tutaj interesy, tam po oprowadzaniu, oni mówili, to wie pan, niech ma pani do nas, my mamy tu gościa, mamy przyjęcie, pan będzie u nas gościem, że w tym, że oni da mi jeść i po prostu ten gość, ten Francuz, bo tam jeszcze był taki konsul, to był konsul honorowy Włoch, i potem jak przy tym stole my jemy, i on się pyta mnie, czy ja jestem komunista. Czyli oni tak mieli wyobrażenie, że po prostu, że my dobrowolnie przyjmiemy ten reżim, że my to akceptujemy, że my to jesteśmy jakby wtopieni w to i dla nich to normalne. Jakby Rosja i Polska dla nich to było to samo, rozumiesz mnie? A to wszystko odkręcić i wyjaśnić w tym sensie, bo oni patrzyli na nas jak na zwierzęta w klatce trochę, a my na nich jak zwierzęta z klatki patrzą na tych turystów w zoo. Czyli dla nich było zoo podwójne. My na nich patrzymy jak na dzikie stwory, które nic nie wiedzą o tych naszym losie, a oni nas jak na zwierzęta w klatce, które mają być przypomnione tak jak reżimowi, wiesz? To było takie śmieszne nawet w pewnym sensie. A to trwało jakiś czas, bo potem pojawiły się po prostu grupy zorganizowane Francuzów czy szkolne, które już wiedziały coś o kraju, o ekonomii, o gospodarce, które nie były takie, i Kopernika znano wtedy więcej, bo to był okres taki, że no, zarówno Polska się zmieniała, jak relacja Polski ze światem się zmieniała, więc to było, u nas to jest jakby kumulacja tego kontrastu.